Nasze planty mają 200 lat. Jesteśmy w najstarszej ich części. Jest to najstarsza, reprezentacyjna część krakowskich plant. To ona prowadziła nas od symbolu nowoczesnego Krakowa, czyli kolei żelaznej, dworca kolejowego, który od roku 1844 stanął w tym miejscu. I co jest bardzo istotne, to każdy przybyły turysta, chcąc dostać się do miasta, musiał właśnie przejść tą główną promenadą krakowskich plant. W tym miejscu stoi także pierwszy pomnik na plantach, postawiony Florianowi Straszewskiemu. To jest pierwszy pomnik na plantach, ale również pierwszy pomnik publiczny, wolnostojący, ze składek publicznych, fundowany w Krakowie. W związku z czym on zapoczątkował pomnikomanię krakowską. Florian Straszewski, postać wyjątkowa, ponieważ to on był założycielem krakowskich plantacji. Florian Straszewski był pierwszy, ale to nie jedyny, nie tylko on stoi za historią powstania tego miejsca. To prawda, nie tylko on. Jednym z głównych inicjatorów budowy, założenia krakowskiej plantacji był Felix Radwański senior, który wraz ze swoim synem juniorem projektował pierwsze założenie plantacyjne. Dlatego też toczyła się dość długa dyskusja, kogo faktycznie upamiętnić, i na tablicy na pomniku Straszewskiego zobaczymy również informacje o innych założycielach krakowskich plantacji. Czy to przypadek, że on stoi akurat w tym miejscu, ten pomnik? Nie jest to przypadek, jest to miejsce wyjątkowe. Dokładnie w tym miejscu kiedyś stał kopiec. Kopiec ufundowany w latach 20. XIX stulecia. Niewielki kopczyk, który upamiętniał Rzeczpospolitą Polską. Na szczycie kopca stał słup w kolorach Wolnego Krakowa, Wolnego Miasta Krakowa. I to miejsce było bardzo charakterystyczne od samego początku. To również miejsce, które stało się jakby zalążkiem całych plantacji. Od właśnie tego punktu rozpoczyna się bieg głównych arterii plantacyjnych. W związku z czym on stał się takim elementem łączącym właściwie całe planty w całość. Miejsce wyjątkowe, ponieważ było ono fundowane w drodze konkursu. Konkurs rozpisany dzięki takim postaciom jak Jan Matejko czy Henryk Stadler, czyli wielcy malarze krakowscy. Oni przygotowali założenia konkursowe, wskazując konkretnie to miejsce jako punkt, gdzie powinien stanąć pomnik. Pomnik też wyjątkowy, ponieważ zgodnie z konkursem nie miała być to figura, miał być to pomnik, który ma formę obelisku i zbudowany z konkretnego materiału. Miał być to granit tatrzański z medalionem bądź też popiersiem. Dzięki temu w wyniku konkursu zgłoszono kilka prac i wybrany został ten projekt, który stworzył jeden z kamieniarzy krakowskich, Edward Stechlik. I to jest pierwszy twórca pomników w Krakowie. Jak zareagowali krakowianie na ten pomnik, bo pani powiedziała, że tym pomnikiem zaczęła się krakowska pomnikomania. Pomnik był o tyle ceniony, że Florian Straszewski był bardzo cenioną postacią w Krakowie. On stworzył specjalną galerię loteryjną. Była to loteria, która była na rynku krakowskim, gdzie można było, dokładając się do budowy krakowskich plant, no, również wygrać jakąś przyjemną nagrodę. Krakowianie dokładali się, żeby budować plant, w związku z czym uznaje, że to jest postać, która rzeczywiście zasługuje na upamiętnienie. A pomnik ten stał się takim miejscem spotkań, ponieważ była to główna arteria plantacyjna. To tutaj panie przychodziła pokazać swoje piękne toalety. To tutaj było miejsce, gdzie można było spotykać się towarzysko, albo też, jak to pisał Andrzej Kozioł, obserwacyjnie, podziwiając i plotkując na temat krakowian. Ale to również było miejsce ukochane przez dzieciaki, ponieważ tutaj były place zabaw, tu się dzieciaki bawiły. No i przede wszystkim miejsce turystyczne, które przyciągało turystów do Krakowa. Tak było i tak jest i niech tak zostanie. Zapraszamy na planty.